Cześć wszystkim, znowu P7, dalszy ciąg Kamayui. Dobra, coś takiego nam się odblokowało. Jeżeli chcemy przejść w te góry, to musimy to zrobić. Jak dużo możemy zrobić Refined Scrap? Nie za dużo. Może kupmy 4 brakujące naszego starego, dobrego kumpla. I zróbmy to i pokażę wam, o co tam chodzi. Dobra. Dzięki temu będziemy mogli chodzić po wodzie. Nawet takiej, która chcecie zabić. Ja zaraz zaewaluujemy, co tu się dzieje. Dobra. Pum, pum. Wynalazki Awara zawsze działają. Coś jak pas na narzędzie Batmana. Maruda znowu przylazł. Z pewnością. Dobra. Jest pewien mały problem w tej lokacji. Nawet powiedziałbym, że większy niż mały. Tak. To są te trzy małe problemy. Tak, jak widzicie, wszędzie jest pełno czegoś takiego. To ma HP minus 999. I nie da się tego uniknąć. Więc tak. A, i na nich to nie działa, bo to jest ich koloru. Więc oni mogą sobie potem chodzić jak chcą. My natomiast praktycznie musimy przejść tędy. Tak, tutaj jest jakieś coś, ale to chyba prowadzi donikąd. Na pewno nie da się przejść do końca tędy. Tak. I musimy iść pole po polu, bo nie możemy zająć tego całego miejsca, bo one tego pilnują, a one to jest coś, co ma... Tak, to jest jeszcze silniejsze od tego bossa, którego pokonaliśmy w ostatniej lokacji. Ma 38 wytrzymałości, 34 resistance. Tak, boi się tylko ziemi. Tylko jest teraz silniejsze, bo teraz ma... Widziałem, że ma na pewno jakiś atak obszarowy. Hmm.
Self 2. Tak, jak uda się, jak temu się uda podejść, to używa tego ataku i ma obszarówkę na dwa pola, wszystko wokół siebie. A ma bardzo dużo inteligencji. Tak. Kilka razy już próbowałem to przechodzić tą lokację, ale mi się nie udało. Próbowałem na różne sposoby i zawsze wychodzi tak samo, że one podlatują i mi wszystko mordują. Nie da się blokować Fio, bo mają obszarówki. Inne postacie nie są w stanie zadać im obrażeń. A jeżeli są w stanie zadać im obrażenia, to giną w kontrataku. I nie wiem kompletnie, jak przejść tą lokację bez posiadania postaci na 45 poziomie. Więc na razie to zostawimy. Może kiedyś to jeszcze wrócimy. Jest tu parę rzeczy, których potrzebujemy. Ramius z tą między innymi. Tak, ale no tak jak powiedziałem, nie mam kompletnie pojęcia jak to wykonać póki co. Ramius z tą, tego potrzebujemy do paru rzeczy. Dobra, nieważne. Wiecie co? Postanowiłem, że idziemy do aniołków. Dużo rzeczy się wydarzy teraz, jak tam pójdziemy. Więc polecam czytać. O, Person. Tego będziemy potrzebować. Jak widzicie, parę aniołków nas przywita. Dobra. Zazwyczaj nacje militarystyczne robią takie rzeczy. To nie brzmi jak dobry pomysł. Pamiętacie Hostile Waters i Wyspę Zero? Pusto. Tu panią już raz widzieliśmy. こちらへ通させていただきました。 Dlaczego ich zbroja zasłania im oczy? To brzmi bardzo niepraktycznie. お初にお目にかかります。
No, prezentacja to tak powiedziałbym 9 na 10. W sumie nie wiem, czego mi brakuje do dziesiątki, ale... Fija, wyluzuj. Nie, fija, dobrze jest, dobrze jest. Wyluzuj. いえ、マーズテリアはそれを欲していません。え、違うの？はい。 Nie chcę go posiadać. Chcę go tylko zniszczyć. Nope. それを手放すなんて無理なの。それに私行きたいところがあるんだ。そのためには城塞が必要だと思うから、放棄はできない。行きたい場所、そこへ向かう理由を伺っても。覚えてないよ。いい、świetna odpowiedź, Fia. Może trzeba było coś wymyślić innego. それは真実でしょうか。 昔のことあんまり覚えてないの。記憶がない。なるほど。だからこそ自分の性質を勘違いしているのですね。そしてその罪深さも自覚していない。罪？フィア様、このグアラクーナ城塞を放棄してください。 それをあなたから切り離せば、あとはこちらが対処いたします。え、そんなの無理だよ。だってこれは私の能力だって言ったでしょ。そうですか。ならばあなたごと壊すしかないということですね。 そうなります。逃亡されては面倒ですので。まるでこっちが悪者みたいな言い方。 To świetnie, mamy pozwolenie, żeby nie dać się zabić. Iść do Divine Mistpillar i co teraz?
ピウシア教大司教クードバンス殿になります。勘違いなさらないでいただきたい。これは人柱の神が自身の利得のために定めたものではありません。遥か神代の時代、古神との戦いに打ち勝った世界の支配者たるうつつ神が意見を合わせ定めたもの。破ることなどかなわない絶対不変の規定です。神の信仰を原動力とした兵器の減損を許さず、簡潔に示せばこのような内容になります。Bronie pogadacie. ヒヤ様、あなたは確かに縁結びの女神なのでしょう。ですが、その兵器はあなたの能力とは関係がない。Pora na pewne wyjaśnienia。その兵器とのつながりは、もともとの性質に関係していないのです。それは他者から植え付けられた後付けの力であり、それこそが罪となっている。あなたの能力は縁結びのみ、グアラクーナ城塞は滅するべき禁忌なのです。何を言っているのかわからないよ。ご納得いただけるまで何度でも説明いたしましょう。記憶がないとおっしゃる方に、他者からの意見での証明は難しいと思われます。それが受け入れがたい真実ならばなおさらのことですが、それは精霊や神を兵器の内部に封印し、強制的に力を取り出すといった構造になっていると調査結果が出ております。ciekawe jaki research jakie badania なり得れば良いのですが、いかがでしょうか。Tak, mamy dużo już dowodów na to, co, że potwierdzają to, co Mikszuana mówi. まさにあなたが外へ出ている現状を鑑みれば、封印は解けたのかもしれない。だが城塞をうつつかみが動かせるという事実には
変化が見られない。これはまだフィア様とその近畿の兵器にはつながりがあるということの示唆でしょう。はい。しかし先ほどフィア様は自身をうつつかみだとおっしゃりました。門を開き招き入れたのはそれを確認するためでしたが、手間が省けました。これは怨恨でもなく諸国の利益も関係ありません。ただそう決まっているのです。グアラクーナ城塞の評判やフィア様自身のお人柄も調査しました。あなたの性質が善であり、その行動や振る舞いが他者に幸福をもたらしたとしても、神が定めた規定に当てはめるとその存在自体が悪となる。世界の禁忌である神の力を原動力とした兵器は滅ぼします。神が支配するこの世界で神を食い物にしている道具の存在は許されない。理不尽なのはそちらの方です。禁忌を犯していないにしても、その兵器は危険すぎる。その存在だけで人を狂わせ、多くの戦力を巻き込む戦闘を発生させてしまう。自覚がないとは、これほどまでに厄介なのね。Już jeden książę postradał zmysły na punkcie fortecy. To jest jedna z tych rzeczy, które są w stanie zrozumieć. Jeśli nie ma żadnych mocy, to nie ma żadnych mocy, to nie ma żadnych mocy. Jeśli nie ma żadnych mocy, to nie ma żadnych戦場へと兵士を万全な状態で運べる城塞です。その凶悪なる本質は、夜襲や奇襲といった危険性を限りなく排除できること。後方部隊は必要なく、補給も容易に行え、兵舎の問題も解決できます。移動中でありながら豊富な睡眠摂取を可能にし、大量の水や食料も蓄えられる。つまりそこにとどまるだけで周辺を威圧することができるということです。いざ戦闘となれば兵を使うことなく、ただ進むだけで戦場を荒らせる。あとは恐怖で逃げ出した敗残兵を部隊派遣で刈り取っていくのみの一方的で安全な戦争。そういや、cała forteca wygląda jak Godzilla。それ単体で首都や国ごと滅ぼせる悪夢のような兵器ですよ。ミクショアナマセンスフテムツァムービー。ご理解いただけたでしょうか。拠点ごと移動できるとはそれほどまでに危険なのです。神の力を使用しないまでも十分に脅威と呼べるでしょう。まあ神の力を使っているからこそ
これほどまでに危険な存在となり得たのでしょうが。インフルース国王には私の方から話を通し確認しております。これをインフルースが所有していなくてよかった。もし国王が自国の戦力として数えていたならば、国ごと潰す選択もあり得たでしょう。そうなります。どうあっても城塞を許してはくれないの？そうなります。存在自体が禁忌となっていますので。nie, na pewno da się jakoś dogadać. フィア様はうつつかみです。うつつかみが定めた禁忌としての規定を知らぬはずがない。なぜ兵器と一体化したのかという経緯は確認できず、もしかするとあなたは被害者なのかもしれない。ですが今は兵器とつながっている事実だけを優先させていただきます。私と城塞のつながりを断つ方法はないのかな？現時点であなたを助けられる方法はありません。過去この地には同じような戦略兵器が多く存在していたそうです。だが世に現存しているものは一つもない。なぜかはもうお分かりでしょう。そうするしか道がないからです。フィウシア教に調査の協力を申し出たところ、過去に確認されていた兵器のすべてが破壊によって事態を収めている。A co z bóstwami z nimi połączonymi? ウェラクーナ城塞もその例に習ってもらう。ねえ、ミクシュアマさん。はい、何でしょうか。縁結びのうつつかみ、フィア様。城塞だけを壊せば、私がいなくなれば、みんなは助けてくれるの？そうなります。私たちの役目は禁忌の排除のみ。城塞に住まう人々に関しては罰する必要がない。そっか、よかった。今城塞には多くの人が乗ってるんだ。住まいを構えている人がたくさんいるの。もちろん退去の時間を設けさせていただきます。一時的な収容場所はこのモルツヨーネ城を使うと良いでしょう。当然荷運びも手伝います。何から何まで世話になるね。To byłby bardzo rozsądny deal, gdyby nie to, że twierdza należy do nas i nie zamierzamy się z nią rozstawać. ねえアバロ、そういうことだからさ、城塞に戻って。No.
바로? A to, że wy się boicie twierdzy, też wam nie daje prawa do niszczenia jej. Jest wasz problem, że wy się boicie tej jako broni. Próbowałaś złamać nasz kontrakt. Jeżeli Fuchsia-san chce coś zrobić na temat tej twierdzy, to będzie sam musiał ruszyć swój tłusty tyłek z tego Divine Mist Pillar i zrobić coś na ten temat. To ich zmusimy, żeby to zrobili. Kiedy to wasz problem.
Nie nasz. Muchi wa tsumi to wa iimasen. Desu wa shinjitsu wo shitte kara mo sekai no kitei ni aragau sentaku to iu nara oroka to shika iranai. Anata no na wa nan datta deshou ka? Don't mess with my car. Mam młot, nie zawaham się go użyć. この剣を振るおう。浄水はラウロ様のために役立てるのですわ。壊すのはとんでもない。何よりも我が主に対する礼儀がなっていないですわ。神戸を垂れるほどの謝罪をさせて差し上げましょう。 俺様の移動工房を壊した返済分が弁償されるまでは持ってもらわねえと困るな。ディエット ma najlepsze wytłumaczenie. Nie możesz ich zniszczyć, są mi winni kasę. Ponieważ forteca to nie tylko broń, którą trzeba zniszczyć, to również dom dla nich wszystkich. Bardzo ciężko wperswadować komuś, żeby poszedł i się zabił. Tobaro,
私が生きられる道をみんなと一緒に探すんだ。いいでしょう、炭漁師アバロ。あなたを禁忌と共に沈めます。Dużo gadania, mało działania. Ciekawe, co mój młot powie na wasze przechwałki. なんですか、それは。あなたは戦闘前だというのに、不思議なやりとりを交わすのですね。だけど悪くは。O, mojego młota dużo bardziej nie polubisz. O kage de sugasugashii kimochi de tatakaimasu. Anata gata ni kokoro kara no keii o. Jousai to tomo ni shinde kudasai. Saisho kara zenryok de mukaimasu. Tak, spróbujesz.敵は神が有する陣営です。数が少ないからと油断せず当たりなさい。みんな、私の事情に巻き込んじゃって本当にごめんなさい。でも、すごく嬉しかった。お願い。私が助かる方法を考える時間を作るためにみんなの力を貸して。フィアが禁忌の存在だったとかな。考えることは。Dobra. To była jedna z ważniejszych. To była jedna z ważniejszych rozmów w grze, więc jeżeli macie jedną czy trzy, powiedzmy, okazje, żeby poświęcić pół godziny na przeczytanie jakiegoś tekstu, bo to polecam akurat cofnąć się i przeczytać to. Ponieważ tak, to był moment zwrotny trochę w historii. Dowiedzieliśmy się, czym jest Guarakuna Fortece. To jest broń, która kiedyś została wytworzona przez ludzi i Fia została sztucznie połączona z tą bronią do jej zasilania. Wszystkie bronie tego typu zostały zniszczone podczas wojny bóstw ostatniej. Z jakichś powodów Guarakuna przetrwała, ale po tej wojnie zostało napisane prawo, które zakazuje istnienia takich broni. Dlatego anioły tak nie spoczną, dopóki jej nie zniszczą. Co trochę stoi nam w przeszkodzie w naszych planach, co określił tak Avaro. Anioły chciały nam dać tak jakby ten... pozwolić ujść wszystkim ludziom z fortecy, im pomóc, jeżeli Fia dobrowolnie pozwoli się zniszczyć, ale Avaro się na to nie zgodził. Nie tylko Avaro, cała reszta również wspierała Fię. I jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dobra, to będzie duża bitwa. Jak widzicie, sama mapa jest dużo, przeciwników też jest dużo i to też takich niesłabych. Ci to są popychadła. Ich, o nich się nie należy zbytnio martwić, ale natomiast te anioły mają już trochę siły, już potrafią przywalić, mają flary, mają latanie i mają miecz jeszcze. Daje im to zasięg jakiś? Chyba nie. A oni mają jakiś zasięg atakowy? Tak, oni mają atak zasięgowy. Też mają całkiem dużo inteligencji, więc też potrafią przywalić, mają dużo życia. Jest ich tutaj dużo. Przedzieranie się do nich, do Mikszuany, będzie niezłym wyzwaniem, którym podejmiemy się w następnym odcinku. Tak, to była dosyć ważna rozmowa, trochę zajęła czasu, a ta bitwa zajmie mniej więcej chyba dwa razy tyle. To chyba jest ostatnia bitwa w tym rozdziale, więc tak, wątek ruszy się do przodu w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć. 次はどうするか。